Dzień dobry, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. Tniemy sobie dzisiaj tą prawą stronę tego jakże cienkiego zrębu. Cóż więcej tutaj mogę powiedzieć o tej powierzchni? No jest naprawdę cienka, ale czy przez to zła? No nie powiedziałbym, no żeby tylko nie była taka krzywa. Żeby nie była taka krzywa, to byłoby jeszcze w miarę okej. No jest troszkę taka przeciętna, ale wiecie co, no nie ma nad czym ubolewać. No bywały gorsze powierzchnie, bywały lepsze. Tu akurat no, drogi będziemy mieć takie ładniejsze. Także fajnie na przywitanie i chyba, o dobra, jeszcze bałem, że tej pierwszej sztuki tutaj gdzieś nie dociąłem. Ja mówię, kurczę mać, byłby rozpoczęcie po prostu odcinka, byłoby genialne. No i co, tutaj sobie tnę te kłody 3,30, tutaj sobie utniemy jakieś dwie. No, to już nie do papierówki. Papierówkę sobie położymy tutaj. To z drogi troszkę tutaj odrzucimy. Tutaj też mamy taką ładną sztukę, powiem Wam. Tutaj tą, też ją sobie tam gdzieś w tamtą stronę weźmiemy, zetniemy. Fajnie sobie tutaj je ułożymy obok siebie. No tak je ułożyłem obok siebie, tak tylko chyba w moich myślach. To trochę średnio wyszło koniec końców, ale czy jest? O kurde! No nie widzę, powiem Wam tam za bardzo, bo kamera, do której tutaj w środku do Was mówię, ustawiłem sobie ją w dosyć średni sposób tutaj na tej mojej szybie i kurczę mać, trochę mi tam zasłoniła, ale nie ma tragedii. Dobra, ja się tu muszę przestawić, tutay sobie podjedziemy, czy ja tutaj dam radę troszkę cofnąć? No, o, dobra. A muszę uważać, bo obok jest prywatne. Także ja tu nie mogę nic tam z tyłu za bardzo robić, bo potem będą mnie gonić po sądach. Ona nam patrzy w drugą stronę, ale sobie tutaj na spokojnie ją przepchniemy. Dobrze nam, ładnie nam poszła. No i co, tu mamy takie coś, to zrobimy sobie to chyba tak. No, skubańcu! Jest! Poszło! No i co? No to stos! No tu zobaczcie sami, no tu nie ma szału. Mi się wydaje, że Wy również to widzicie, że nie ma szału. To już jest za cienkie. Kłod 2,5 metrówki nie zrobimy z tego. To sobie tu stawię, to odstawię. Lecimy z tą. Tą bierzemy, ta nam tu w prawo powinna polecieć. Mam ją, mam ją! No i tutaj wydaje mi się, że tą kłodę 2,5 byśmy mogli zrobić, no brzydką, bo brzydką, ale no potem wiecie co, tu jest też to, tego często nie rozumiem, ponieważ gdzieś często na taki wałek przykładowo, nawet jak byłby krzywy, ale byłby gruby, byłby włożony w stos tego P, to przyjedzie leśniczy i mówi, no panowie, tego wałka to tu nie powinno być chyba, zobaczcie. No on tu taki gruby jest, on powinien być w kłodzie. No i potem zaczynają się te przekomarzania. Mówimy, że no ale przecież to jest krzywe. A on mówi, no nie, na pewno nie jest tak krzywe, żeby musiało iść tutaj w P, mogło iść w kłodę. No i tak każdy stoi gdzieś tam po swojej stronie. Koniec końców często dyskusja kończy się tak, że mówimy, że my ten stos przebierzemy, ale jeżeli okaże się, że ta sztuka naprawdę była w kłodę, no to że wtedy leśniczy nam płaci za pieniądze, znaczy za czas, który poświęciliśmy na przerzucanie tego stosu. Co prawda takich sytuacji u nas za bardzo nie ma, to są tylko jakieś sporadyczne sytuacje, raczej tutaj zawsze leśniczy nam ufa. Wie, że my tutaj dobrze to wszystko zarządzamy, mianowicie tym, gdzie dany sortyment wędruje.
Także myślę, że wiadomo, że tu, słuchajcie, nikt nie jest idealny i zawsze gdzieś tam się jakiś wałek trafi, który mógłby iść w daną stronę, ale no wiecie co, no przecież to tak wygląda, no tu nie ma co oszukiwać. Wiecie jak jest, czasami się czegoś nie zauważy, czasami się coś przegapi. Tutaj z maszyny też, no nie zawsze wszystko widać, no co wam, co was będę oszukiwał. Poleci nam? Poleci. No, nikogo tam nie uderzyłem. Tu damy sobie ten wałeczek, tu jeszcze sobie damy tego, no a tutaj już lecimy w stos, bo tutaj... Ale no nie, nie wiem czy wy to widzieliście, ale ja osobiście mam ogromną nadzieję, że nie. No przecież to co ja tutaj odwaliłem, to nie wyglądało najlepiej. No ale... I co, ja bym się chciał jeszcze troszkę cofnąć, czy ja dam radę? Czekaj, tyle się dam radę cofnąć. Teraz tak, tutaj mam obok kabiny takie te sztuki. Kurczę, ma dobrze by je było tutaj sprzątnąć już. Ale czy dam radę? No pewnie tak. Leci mi tam. Jest! Poszła. Tu biorę sobie godzinkę. Jedną biorę, bo ona już była nie za... Dobra, no ta by niby mogła jeszcze być, no. Jeszcze miała 15 cm, kolejna już miała 13,5, także już się nie nadawała. Pyk, 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 pyk. Ja bym sobie już tutaj wszystkie was... Chciał was tutaj wyprzątnąć, zutylizować. O, no i ta miała 14,50. 14,5 cm według komputera. On tak no, nie oszukuje wbrew pozorom. No, nie jest źle. Czasami gdzieś coś mi oszaleje troszkę ten skurczybyk, jeżeli chodzi o średnicę. Mianowicie czasami jakby się chciał. Czekajcie, teraz zrobimy to tak, jak będę chciał. Zobaczymy. O, dobra. No powiedzmy. Powiedzmy, że tak chciałem. Może chciałem to troszkę zrobić ładniej, natomiast... Czubek mi się tam zaczepił i nie było jak już go uratować. No ale do... O nie, no znowu mi tam odleciał. Ajajajaj. Nie zrobimy, nie, no nie zostawimy tego aż tak brzydko, słuchajcie. Żeby tutaj nie było lipy. To sobie tu wezmę. Pyk. Powiem wam, że no ta funkcja tego precyzyjnego dźwigania, którą mi kiedyś tutaj Artur pokazał, no baja, coś pięknego. Serdecznie Artura pozdrawiamy, jeśli ogląda. Powiem wam, że mega mi się przydaje. A o czym mówię, możecie też powiedzieć, pomyśleć. Patrzcie, jak normalnie coś przedtem dźwigałem, to zawsze dźwigałem tak. Musiałem chwytać po prostu wszystkim. A teraz patrzcie, kliknę sobie. O, czekajcie. Dobra, no zaczynają się kłopoty ze zryską tej kłody 2,5. Dobra, wracając. Patrzcie, normalnie jak dźwigałem sobie tak, pyk, 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 tak teraz przyciskam sobie przycisk, ona się tak pochyla do przodu i teraz joystickiem mogę sobie, patrzcie, tutaj chwytać szczypcami. O, chwyciłem. Mogę dalej puścić jak chcę. No nie, cały czas mam na tym kontrolę. I jak puszczę ten przycisk, który cały czas trzymam, jakby żeby mi się ta głowica pochylała i od tej funkcji precyzyjnego dźwigania, ja ją tak nazwałem, puszczę, to mi wszystko łapie. O, no i to jest coś pięknego, wam powiem, coś pięknego. A dzwonił właśnie przed chwilą do mnie tata. No i właśnie ma takie samo zdanie jak ja, no bo jeżeli tą kłodę 2,5 mamy segregować na C i D, no to tak naprawdę, no kurczę mać, wszystko praktycznie pójdzie w tą kłodę, ja nie wiem, to jest, no muszę się jeszcze dowiedzieć, muszę gdzieś jakoś swoimi tutaj
kanałami. No właśnie, no patrzcie, no to już nie przejdzie w kłodedę, no bo ten czubek był już za mocno według mnie krzywy. Tak mi się wydaje. Natomiast jestem ciekawy, jaka jest cena tego sortymentu, bo to jest dla mnie coś bardzo ciekawe. Czy to jest jak SWB? Nie wiem. Zobaczymy. Gdzieś tu się dowiem. No bo jeżeli to idzie drożej niż takie S2A, no to tak naprawdę no szapoba dla tego, kto to wymyślił nad leśnictwem. No przecież to jest czysta kasa po prostu. Więcej zarobią za ten sam sortyment tak naprawdę, bo według mnie, tak patrząc na A, a na tą kłodę 2,5C, to już się to za bardzo nie różni. No jedynie to, że w A robimy jeszcze od 7, a ta kłoda 2,5 jest od 14, no to w zasadzie tyle. No i tutaj w końcu sobie mogę tą trójkę zrobić, bo widzę, że jest prosta. Także ciebie, koleżanko, tutaj damy sobie do prostszych. Tu damy sobie tą dwójkę. Pyk, pyk, tu już stos. Ty też jesteś w miarę ładna. Także damy sobie ciebie, przyjaciółko. Dociągniemy sobie ciebie też tutaj, też sobie z ciebie zrobimy tu trójeczkę. Nawet dwie. No i widzicie, no to według mnie to nie jest kłoda. No to jeszcze może by było. Ale ta brzydka. Kurczę mać, powiem wam szczerze, że no to jest naprawdę ciężka sytuacja, ponieważ z jednego gatunku, czyli z sosny, robimy raz, dwa, trzy, cztery, pięć sortymentów. To no przeważnie robiliśmy cztery. No to tak jeszcze ok, nie? Cztery? Nie, no też w sumie pięć. Ale było jakby łatwiej, bo robiliśmy przeważnie, no tutaj też jest, no to początek to jest za krzywy na kłodę. Robiliśmy przeważnie kłodę czwórkę, potem robiliśmy normalnie stos. No i stos dzieliliśmy sobie na 2,5 A i 2,5 P, czyli na ładne i na brzydkie. No nie, no i jeszcze opał. No ale opał to jest taka już jakby wypadkowa, wiecie, która to już takie typowe ściepy. No to już tak naprawdę no żaden problem, żeby ten opał odnaleźć, no bo to już widać gdzieś tam. Osoby, które pracują w lesie, no to od razu widzą z daleka, co jest opałem, a co nim nie jest. No a tutaj robimy opał, robimy stos 2,5, no i tutaj robimy podobno tylko P. Natomiast podejrzewam, że jak leśniczy zobaczy stos, to znowu coś będzie kombinował. Robimy sobie tą kłodę 2,5, robimy C i D. To tak naprawdę no ta kłoda D, jak robimy P, nie wiem. Może tak naprawdę niepotrzebnie tutaj się gdzieś na to złoszczę, bo tak robi większość nadleśnic może. Nie wiem, choć się domyślam. Choć nie wiem, to się dowiem, bo jak to mawiają wielcy filozofie, nie wstyd jest nie wiedzieć dziś, wstyd jest nie wiedzieć jutro. Także jutro się tego wszystkiego dowiemy. Ja się tego wszystkiego dowiem, będę tutaj podpytywał kolegów, jak to u nich wygląda z ciekawości. Bra, poszło mi. Och. Wiecie co, ja sobie tutaj chyba cofnę już to tutaj do... Proteguję. Czy z tego... No według mnie jest krzywa. Także
No, może była prosta. Nie wiem. Bo tą 3,30 mam ciąć tylko prosto. No, jak będzie krzywa, czyli w D, no to będziemy ucinać ją na kłodę 2,50. Będziemy ją skracać. No i to też jest kłopot. No, chodź tu. Kurczę mać, ciężko mi tu z tobą się, przyjacielu, dogadać. Ale już cię dorwałem. Mamy cię, draniu. Okej, ta enki nie ma. To my ją zabieramy. Przykro mi, przyjaciółko. Twoje dni są policzone, twój czas dobiegł właśnie dzisiaj, właśnie teraz, w tym momencie. No i git, no takie sztuki jakby były, no to jest spoko, no. Tu jakby nic więcej od życia bym nie potrzebował, ale takie żeby. Ajajaj, ależ to zrobiłem brzydko. Zamyśliłem się o koleżance i wyszło jak wyszło, no widzicie. No takie to życie młodego mężczyzny. Oho, tam coś jest na dole. Dobra, natomiast wydaje mi się dalej, że poradzimy sobie z tobą, gadzie jeden. Okej, to sobie tutaj, chodź tu. Pójdziesz mi, pójdziesz, okej. To będzie gdzieś tu. Musimy sobie uciąć na oko. Na oku wiadomo kto i wiadomo gdzie, ale mam nadzieję, że nie w tym przypadku. Mam nadzieję, że tutaj będzie wszystko dobrze, że ta historia na oko się zakończy dobrze. I pyk, 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 pyk. I co? Puścisz mnie? Puścisz? Puścisz! Jeszcze powiem wam, że tutaj na oko nie jest takie złe cięcie, jeżeli mam obok już jakiś stosik, który ucinałem pod wymiar, bo mogę sobie gdzieś tam zerknąć, wiecie co, mogę sobie zobaczyć. Dobra, no to już jest takie opałowe, to jest opałowe bardziej. Także jak już opał robię, to już sobie nawet utnę ten kawałek więcej. Dobra, podjedziemy sobie kawałek, bo po co mam tak daleko tutaj sięgać. Powiem wam, że ta kamera, którą montuję sobie na żuradu, wydaje mi się, że jest bardzo fajnym widokiem dla was. A ja też jak wrócę sobie do domu, to potem siadam sobie, no, gdzieś tu kawałeczek mnie chciał powstrzymać, siadam sobie przed komputerem i wsłuchuję się, czy gdzieś tam mi, kurczę, żuraw skrzypi. Także mam takiego fioła na tym punkcie, bo no miałem ostatnio ten problem, który, no widzieliście, pokazywałem wam. Tam patrzę teraz na tego żurawia, czy coś tam widać, ale nie widać. Na razie nic złego. No, czekajcie, to sobie utnę. Tutaj stos, to sobie utniemy w tą kłodę. 3,30, bo chyba jesteś prosta. Chyba jesteś, koleżanko, prosta, ale ciężko mi to potem ocenić, no. No i patrzę sobie teraz na tego żurawia, poczekajcie. No nie widać na razie, żeby ten smar tam gdzieś wychodził. No bo powiem wam, że może jest to gdzieś, prawda, że gdzieś tam coś mi po prostu komputer oszalał. Gdzieś po prostu, nie wiem, w jedno miejsce pompował ten smar, a teraz już się uspokoił. Sprawda, mam nadzieję, że to żadna poważna, o, że to żadna poważna usterka nie jest i mam nadzieję, że to naprawiło. No zobaczymy, ja tutaj sobie to bacznie obserwuję. Tak naprawdę też się tutaj radziłem fachowca Roberta, no i Robert mi podpowiedział, że mogło być tak, że jakiś tam bolec się mógł przyblokować, który tam gdzieś, nie wiem co robi do końca, natomiast no nie, jakby nie wgłębiałem się w tą sytuację, bo mówię,
przetestuję. Wytarłem sobie, obserwuję, sprawdzam, co się dzieje. Na razie widzę, że nic się nie dzieje. Z dwojga złego lepiej w tę stronę, że tego smaru szło tam za dużo, bo to w sumie był taki główny stworzeń tam na tym machaniu, na tym kończeniu dwóch żurawi, niż jakby miało być go za mało. Natomiast wolałbym, żeby ten smar w inne swoje miejsca, na które też ma iść, to żeby też szedł, Gdzie damy tą kłodę? No tu damy. A tu sobie damy stos, bo był za cienki. O, dobra, no i co wyjdzie nam ta 3.30? No wyjdzie nam. Chociaż wiecie co? Bezpiecznie by było, jakbym... Nie. Tak, pierwszą sobie utnę dwójeczkę, dlatego że ona tutaj miała grubość przekraczającą możliwości tej kłody, bo mam robić do 32, ona miała 33. Możliwe, żeby weszła tak na styk, bo możliwe, że to jest liczone bez kory. Nie wiem, jak mi to leśniczy w sumie powiedział. Natomiast no, bezpiecznie w sumie było tutaj uciąć sobie. No i to już jest stos. Stos chyba mamy tam. Dobra, ja sobie spoglądam na kamerkę, czy ona tam jeszcze w ogóle jest i czy jeszcze ta piękna czerwona kontrolka miga mi tam, co oznacza, że jeszcze mnie widzicie i jeszcze jesteście ze mną. Natomiast zauważyłem, że miga, także bardzo się z tego cieszę, że jeszcze sobie tam jeździcie, na tym żurawiu. No. Och. No i z marszu nam wyjdzie truja? Nie wyjdzie, bo jest krzywe. Ja się w zasadzie nie przejmuję, że było krzywe, no to dalej też jest krzywe, no to tniemy dalej tą dwójkę. Tu jeszcze jedną. Dobra, jeszcze jedną. Oj, tu już sobie tniemy stosik, bo nic lepszego tutaj nie wymyślimy. I powiem wam, że jak stoję w tym miejscu, średnio widzę tą sztukę. Natomiast weźmy, znaczy średnio ją widzę, nie że jest brzydka, natomiast po prostu średnio ją widzę pod takim względem, że jej nie widzę, ale o, tak bym sobie ją chciał ściąć. No i tu początek też jest krzywy, no przykro mi bardzo. Cudów ode mnie nie oczekujcie, jeżeli drzewostan jest krzywy. Tu też jest krzywe, no przecież wy to też widzicie, chociaż nie widzicie, teraz mam chyba głowica to zategowała. Kurczę, maj tak na przemian, jedno tu, jedno tu, jedno tu, jedno tu. O, ja cię kręcę, czemu to tak wygląda? Och, poczekajcie, ważny telefon. No i wy jeszcze jesteście na tym żurawiu, kurde. Dobra, rozmowa odbyta. Szybko znowu wracamy. Ciąg jeszcze ile się uda. Chodź, no, wyrwiemy cię. A nie wyrwiemy cię. Dobra, skubańcu, jeden szalony ty. Ona nam tutaj tak patrzy średnio i powiem wam, że nie, no dobra, spoko. Tak sobie ją podtegujemy. Teraz poczekajcie. Powolutku. O, leci. Docinamy. Siemanko, mamy ją. No i co? No i oczywiście pierwsza gruba szłaby w kłodę, jakby była prosta, ale prostych sztuk tu nie mamy, więc nie tniemy. Ciach, ciach, ciach. No i stos, bo to już cienkie. Coś miałem tutaj obok stos, nie wiem czemu go już tam nie dołożyłem, ale
takie życie. O, o, o. No patrz, no kurczę. To się nawet na tą nakładę D nie nadaje w drugim. To już jest szmelc. O, no to sobie tą trójkę mogę tu położyć. No, ale tutaj to już nie ma lekko. To już czatak. O! Dobra. No i lecimy do przodu. O, o, jakiś pniaczor wysoki, bo tu koło mi dźwiga. Nie wiem, czemu to tak wygląda. Kto to takie brzydkie tupniaki robi? Ja się troszkę cofnę, bo już tutaj sobie dołożymy tą kłodę trójeczkę, bo tutaj widzę, że mamy potencjalnego kandydata na tą kłodę. I uszło. Pniaczek niski, piękny, zawodowy. Co prawda robię takie tylko na filmach, żeby wam pokazać, a normalnie jak kamerę wyłączę, to tnę jak... Jak wiadomo, jak nie wiadomo kto. Pyk, pyk, pyk. Byłem przez chwilę zaciekawiony, dlaczego mnie chciało wybrać kolejnej trójki. Ja zapomniałem, że ustawiłem sobie na trójeczce wymiar, żeby poniżej 14 mi nie robiło. No i tam już tą 14 przekroczyliśmy. W dół przekroczyliśmy. Także pyk, 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 pyk. Ale tu jak szatan idę. Po prostu prędkość wyborowa. Chodź tu. O, o, o. Jest. Tu sobie położę, bo to takie bardziej opałowe. Bra. Tutaj położymy, tu ciepniemy i to też tutaj weźmiemy. Patrzcie, tak ją sobie zetniemy. Tam mi leci. Git. Podciągamy i do siebie i prostujemy. I siemanko, mamy to. To bym sobie uciął w dwójkę, bo patrzcie, że to jest krzywe. No ewentualnie ten kawałek, tą trójeczkę mogę. Dobra, no to już tą dwójkę muszę. O, żeby tego człowiek tak nie musiał segregować, to by, jaką by człowiek miał piękną robotę. Powiem wam, że oglądam czasami tego mojego zagranicznego odpowiednika. I jak właśnie widzę, jak oni tam to robią, jak wycinają lasy, to wydaje mi się, że tam wszystko idzie w jeden wymiar. Po prostu tnie sobie takie, nie wiem, długie, tylko dzieli po prostu jakby drzewo na trzy części, żeby łatwiej było drewno zwieść. Patrzcie, jak to ładnie już pojedzie. Obraczkę cię przepchnę, leci, leci, docinam. No i git. Jak mam proste sztuki, to potrafię ciąć. To potrafię ciąć. A jak są sztuki bardzo mocno ponachylane i ja muszę je przepychać w kierunku, w którym nie do końca chciałbym je przepychać, no ale często tak jest, no to wtedy się po prostu robią te kłopoty, że gdzieś tam tych sztuk sobie nie docinam i czasami mnie gdzieś tam troszkę urywa te końcówki. Natomiast no, cóż, cóż mogę poradzić. Takie życie. Ale tak jakbym miał proste sztuki, to sami widzicie, jak sobie tutaj radzę. Idzie mi dosyć dobrze. Pyk. No nie, nie, nie zrobię sobie trójki, bo zobaczcie, że to jest krzywe. No nie, zrobię. Dobra, no już tą dwójkę, niech to idzie tu. Obok sobie położymy. To tak, to tak, to tak. Ciach, ciach, ciach. To już jest, znaczy nie, no może pójdzie w tą D. Zobaczymy zaraz, jak to tu będzie wyglądać.
Nie, no tu jest jeszcze dziura na dole. Tu coś było. To idzie sobie w stos. To idzie sobie w kłodę. To idzie w stos. To też idzie w stos. No to pójdzie w kłodę. To pójdzie tu. I to pójdzie tu. Dobra. Elegancko. O, gdzieś tam zjechałem z tego pniaka. Aż mnie tu serce zabolało. Patrzę, czy jest tu N-ka napisana, ale N-ki nie ma. Ja mam tu jeszcze chlaśniemy. No już myślę, że w tym odcinku będzie ostatnia sztuka auto. O, gdzie idzie? O, teraz to już moja wina. Źle dociąłem. Także na hejnał bardzo brzydko to zrobiłem. Natomiast dalej nie ma aż takiej tragedii, ponieważ nie dużo mi się oderwało. I dalej mogę sobie tą kłodę trójkę zrobić, bo ona ma 31 cm, także jest ok dalej. Nie przekroczyła tej. O, czujecie to? Ja to poczułem. Ten zapach tego, co tam było. Dobra, dobra. A i to wezmę tu, tu, tu. I baja, i tak zaraz pewnie będzie koniec baterii, albo już się nawet nie wiem, czy nie skończyła, także żegnam się z Państwem. Trzymajcie się, pa, pa!